Hejka kochani, witam Was ponownie z Polski i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, o który zapytała mnie jedna widzka i stwierdziłam, że to może być spoko pomysł na odcinek z racji, że jakiś czas temu, jakieś kilka dni temu, nie wiem kiedy widzicie ten odcinek, ale kilka dni temu u mnie, zapytałam się Was na karcie społeczności. Oczywiście zapraszam Was na kartę społeczności, bo staram się nadawać posty, bo jednak jak ktoś nie ma Instagrama, Facebooka, Snapa, czegokolwiek, na którym jakoś w jakimś stopniu też się udzielam, to może nie wiedzieć, kiedy się pojawiają filmiki, co, więc stwierdziłam, że na karcie społeczności też będę coś co jakiś czas publikować. I stwierdziłam, że zapytam się Was, jakie filmiki byście chcieli zobaczyć na moim kanale w przyszłości. No i jedna osoba napisała, że zakupy od A do Z i w sumie nie wiedziałam, o co w tym chodzi. I zaczęłam szukać, czy są takie filmiki. I są takie filmiki jak na przykład Trąba lub Paulina Kobus, którą pozdrawiam, jeżeli to oglądasz. To robi zakupy takie razem z każdą literą z alfabetu. I to, co jest coś podobnego, tylko jakby nazywa się inaczej. W zasadzie to jest praktycznie identyczne, ale nazywa się inaczej. A ten pomysł z tą nazwą podrzuciła mi właśnie jakaś widzka, która napisała w komentarzu zakupy od A do Z. Więc co, zaprosiłam do tego odcinka też Martynę, z którą spotkamy się już po prostu na miejscu. Zaczniemy razem w busie, na miejscu i będziemy robić zakupy od A do Z z każdą literą alfabetu, których jest, uwaga, 22, bez on i bez on, en i tak dalej, tych polskich znaków, oraz bez X i Y. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, to oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, to jest naprawdę bardzo ważne, bo jesteście strasznie brudni, co jest grane. I widzimy się już na miejscu. Kochani, a więc jak widzicie, ja jestem dalej w domu, a to dlatego, że zaraz zobaczycie część materiału, bo część udało mi się nagrać, część nie. Z racji, że byłyśmy w tym Rossmanie i był tam pewien ochroniarz, który strasznie się nas przyczepił, cały czas za nami chodził, zobaczył, że mam kamerę, później więc starałam się nagrywać telefonem. Cały czas z nami chodził, nie wiem, myślał chyba, że coś kradniemy, albo może nie można było nagrywać w tym Rossmanie, nie wiem, bo się w sumie nie zapytałyśmy, ale mniejsza z tym, taki los youtubera. No, ale ogólnie źle się z tym niekomfortowo się z tym czułyśmy, po prostu nieswojo i chciałyśmy jak najszybciej już zrobić te zakupy i po prostu wyjść z tego sklepu, a i tak spędziłyśmy w tym Rossmanie naprawdę dużo czasu. Ale nie martw się, bo wszystkie rzeczy mam i teraz to, co będziecie widzieć, to, co mam akurat nagrane, to będę Wam pokazywać, a to, co nie mam nagrane, to będę Wam tutaj opowiadać. I tyle, tak to będzie wyglądać i zobaczymy, jakie zakupy mi się udało zrobić w kolejności alfabetycznej w Rossmanie. Zobaczycie, co wybrałam, jakie rzeczy, bo pomyślałam, że to będzie o wiele łatwiejsze, a jednak nie było. A więc jak widzicie, mam tu wielką siatę rzeczy. Wydałam 286 zł, ale tutaj są jeszcze rzeczy do innego filmiku, także wydaje mi się, że wydałam około 200 zł, coś takiego, może 220-230 max. Zapraszam Was na materiał, który tam nagrałam. Jesteśmy już w Rossmanie, jest ze mną Martyna i że zaczynamy i już znalazłyśmy ogólnie pierwszą rzecz i pierwszą rzeczą, jaką znalazłyśmy, jest antyperspirant na literę A. Tak, antyperspirant. Także lecimy po antyperspirant. Wszystko to są antyperspiranty. Ale wezmę ten, z którego najczęściej korzystam, bo ja najczęściej korzystam z tego DAW. Może jakiś nowy sobie zapach wezmę. Kokosowy. Pierwsza rzecz to oczywiście antyperspirant pod pachy z DAW. Mój ulubiony. Jeszcze nigdy nie miałam tylko tego kokosowego, ale bardzo Wam polecam ogólnie te antyperspiranty z DAW. Ten pachnie przepięknie kokosowy. Teraz B. I na B? Na B, co może być na B? Musimy się rozglądnąć. Dobra, na B znalazłyśmy balsam i biorę taki Yop naturalny, mandarynka, malina. Później zrobię Wam podsumowanie wszystkich tych produktów i wszystko podsumowanie, ile co kosztowało i tak dalej. Następnie mamy balsam, proszę bardzo, taki z Yope. Ja bardzo lubię ogólnie tą firmę, bo jest naprawdę bardzo spoko i mam tutaj zapach mandarynka, malina. Bardzo, bardzo spodobał nam się z Martyną ten zapach, więc stwierdziliśmy, że go weźmiemy i zobaczmy w ogóle, jak on pachnie. Uwielbiam balsamy, powiem Wam, że produkty do pielęgnacji to są moje ulubione produkty, bo zawsze przepięknie. Przepięknie pachną. O matko, pachnie jakoś tak pięknie. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo spoko. Ja sobie wzięłam akurat taki zapach, będę testować. Zobaczymy. Także jak widzicie, wzięłam różne te rzeczy do testowania. Na C mamy chusteczkę samoapalającą. Martyna ją znalazła. Brawo.
Kolejna rzecz, której też nigdy nie miałam w ogóle na C, był naprawdę problem, bo znaleźliśmy chusteczki, ale stwierdziłyśmy, że to będzie takie dość proste, więc później spotkałyśmy, Martyna raczej spotkała chusteczkę samoopalającą. Nigdy czegoś takiego nie miałam i nie wiem do końca, jak to działa. No to jest taka po prostu jakby chyba chusteczka nasączona samoopalaczem. Ja nigdy też nie korzystałam z samoopalacza, także nie wiem, jak to działa, ale zobaczymy. Tak ona wygląda. No, wydaje mi się, że spoko. Będę to również testować. Może nie teraz, bo teraz jestem po Meksyku akurat ładnie opalona, ale myślę, że jak później mi zejdzie już samoopalenie, to sobie wypróbuję. Rzecz na literę D to... Weźmy ten najtańszy. Ten? Tak. Nie, ten jest najtańszy. A to jakiś ładny. No dobra, jakiś ładny. Taki z baranem, bo jesteś takim baranem. Różowy weź. Ale to jest żyrafa. Długopis, dokładnie tak. Nie znalazłam nic kreatywniejszego, ale mamy taki przesłodki długopis z małpką. Zobaczymy, czy w ogóle złapie na niego ostrość. O, łapie. O, no i proszę bardzo, taki słodki długopis z małpką możecie znaleźć w Rossmanie. Tutaj mamy napisane I like bananas. A właśnie mi się wypisał mój ulubiony długopis, więc może teraz ten będzie moim ulubionym, bo jest przesłodki. No, mamy eyeliner. Z jakiej firmy? Z Vivo. Z Vivo, dokładnie tak. Okej, jeśli chodzi o przedmiot na E, to kupiłyśmy eyeliner z Vivo. Też go nigdy nie miałam, też go będę testować. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Zobaczymy, jak będzie w teorii, ale przynajmniej tak się prezentuje. Jeżeli macie właśnie ten eyeliner z Vivo i go polecacie, to napiszcie. To zobaczymy, czy warto było go kupić. Na F mamy filtry do butelki Duffy. Co prawda one są bardzo kosztowne, ale mi się przydadzą. Na F filtry do butelki Duffy. Ja w ogóle ostatnio zgubiłam mój filtr do tej butelki i nalewałam sobie po prostu tylko w domu i potem zabierałam gdzieś tą butelkę, a teraz sobie kupiłam, także jestem bardzo z siebie zadowolona, że kupiłam coś tak potrzebnego, także fajnie. Na G mamy gumki do włosów. Na G gumki do włosów. Takie najprostsze, zwykłe. Ostatnio mi się dużo pogubiło, więc to też bardzo przydatna rzecz. Na literę H mamy herbatę zieloną, piękną. Na H herbatka zielona z mango. Wydaje mi się, że będzie dobra. Ja lubię bardzo zieloną herbatę. Ostatnio codziennie na śniadanie piję zieloną herbatę. Od stycznia jakoś. Na I nie ma praktycznie nic, więc wzięłyśmy Ibuprom. Miałyśmy nie sugerować się markami, ale biorę Ibuprom. Nie mogłam znaleźć totalnie nic na I, więc wzięłam tym razem po nazwie Ibuprom. Ale no ogólnie lek przeciwbólowy, no co tak często się nazywa, jakieś ibu, ibuprom, ibuprofen i jakieś inne. Także wydaje mi się, że możecie mi to zaliczyć, prawda? Na J jedzenie dla psa, co prawda ja psa nie mam, ale ma go Martyna, więc da go swojemu Rastkowi. Na J tak samo było bardzo ciężko, więc wzięłyśmy jedzenie dla psa. Tak to można chyba nazwać. Mam tutaj jedzenie dla psa, które wzięłam. Miała w ogóle wziąć Martyna, bo ona ma pieska, ja pieska nie mam. Ona ma pieska Rastka, przesłodziaka, ale zapomniałam jej tego dać, także dam jej przy najbliższej jakiejś okazji. Na K mój ulubiony korektor z Rimmela i ja mam kolor True Ivory i on jest dla mnie właśnie jasny z racji, że używam go po prostu pod oczy. I on jest mega fajny pod oczy. Przezroczysty lakier do paznokci, bo ja robię febrydy, więc tylko taki mi się przyda. Następnie przezroczysty lakier na literę L. Chciałam wziąć jakiś inny kolor, ale stwierdziłam, że w sumie niepotrzebny mi, bo ja sobie robię hybrydy, a u stóp maluję jak już to tylko na biało, albo na czarno, albo na różowo, a wszystkie te kolory mam. A taki natomiast mi się przyda, bo on jest w sumie często potrzebny u nas tutaj w domu, bo jak nam się zepsuje jakaś hybryda z mamą, to sobie takim zalewamy i jest potem dobrze. One są fajne? Na M maseczka, wzięłam najtańszą. Ja powiem wam, że ja nie robię sobie maseczek nigdy, to najprawdopodobniej też oddam Martynie. Na N napar z owoców, miałam wcześniej herbatę i tu też jest napisane, że herbata z suszu, no ale to inaczej jest napar, także wydaje mi się, że możecie mi to zaliczyć. Ja uwielbiam napary, one pachną przepięknie i on mi się też przyda do jutrzejszego filmiku, który jutro będę nagrywać. Na O mamy odżywkę do rzęs. Na O odżywka do rzęs. Zobaczcie, jak ona wygląda. Ona jest z Vivo. Nawet nie wiedziałam, że Vivo ma taką odżywkę. Co prawda zapomniałam o fakcie, że ja teraz mam sztuczne rzęsy i w sumie tak naprawdę nie potrzebuję takich odżywek. Ale zobaczmy, jak wygląda w ogóle ta odżywka. Czy ona jest jakiejś wielkości i w ogóle jaki ma pędzelek. Aha, czyli to się pewnie nakłada tak
przy linii oka, bo niektóre są takie w tuszu, że po prostu się smaruje, a to się tak przy linii oka maluje. Okej, spoko, jeszcze jak pachnie? Okej, nie ma w ogóle żadnego zapachu, także spokojnie, pachnie jakoś nieprzyjemnie, więc git. Na R, słuchajcie, poszłam po taniości, bo kupiłam po prostu reklamówkę, no ale to też się liczy. Gdybym jej nie kupiła, no to nie mogłabym jej wziąć, no bo to były zakupy tylko jakby według alfabetu, także wiecie. Na literę P, mój ulubiony puder, również z Rimmela, uwielbiam go, a w tym co mam teraz zepsuło mi się opakowanie, także idealnie sobie wziąłam nowe i teraz mi działa normalnie opakowanie, także spoko. Na S, sól do kąpieli z Isany, powiem wam, że ja rzadko korzystam z soli, najczęściej z soli korzystam jak jestem po jakiś, jak byłam po jakiś, bo teraz już nie jeżdżę, ale jak jeździłam na jakieś zawody czy coś w tym stylu, to albo po treningach jakichś takich mocnych, kiedy mam straszne zakwasy, to wtedy robiłam sobie taką właśnie sól. Na T mamy turban, to była chyba najciekawsza rzecz, jaką mogłam znaleźć pod nazwą T w Rossmanie i on po prostu służy do tego, że jak macie mokre włosy, nie wiem czy on w ogóle zepnie moje włosy, bo mam dość grube i dość długie i sobie jakoś tak spinacie. Ja nie będę teraz tego robić, bo wiadomo, z mokrymi włosami też będzie dużo łatwiej, ale tak to wygląda. Gdyby nie ten challenge, pewnie nigdy bym go nie kupiła, bo nie potrzebuję takich rzeczy, mi wystarczy po prostu ręcznik, ale na przykład na wyjazdy będzie spoko, na przykład na takiego IFA, na którego ja jadę, zawsze biorę, wiecie, dwa ręczniki, no bo szkoda mi brać miejsca na po prostu więcej ręczników i ciężaru, więc po prostu biorę dwa ręczniki i sobie tam je piorę, więc spoko, jestem z tego zadowolona. U szukałyśmy najdłużej, chyba, bo zostawiłyśmy to sobie na koniec, bo nie mogłyśmy nic znaleźć, więc stwierdziłyśmy, że na U zrobimy upominek, kreatywnie, i stwierdziłam, że Martyna będzie mogła sobie wybrać jedną rzecz, z której zrobi się upominek, że ja po prostu jej to kupię i jej to dam. I szkodziłyśmy, chodziłyśmy, ona sobie szukała i znalazłyśmy szczoteczki do zębów z Avengersów, które wyglądały tak. A z racji, że my obydwie jesteśmy fankami Marvela, ale obydwie jesteśmy w przeciwnych drużynach, ja jestem team Cap, ona jest team Iron Man, także stwierdziłyśmy, że się podzielimy i ona dostała swoją szczoteczkę, a ja dostałam swoją szczoteczkę. No i ja mam szczoteczkę z właśnie Kapitanem Ameryką. Mimo to, co prawda wolę Ironmana, ale jeśli chodzi o poglądy, to byłam poglądami z Kapitanem Ameryką. No i mam taką piękną dziecięcą szczoteczkę do idealnych malutkich ząbków. Słodka jest. I do tego w ogóle jest taka nakładka, która jest w ogóle świetna, bo to można na różne szczoteczki. Martyna swoją szczoteczkę już wzięła, ale ja mam swoją, także... Na W wazelina, proszę bardzo, najzwyklejszy Carmex. I na Z, bo pominęłyśmy X i Y, bo no, to by było bez sensu, bo w Polsce nie ma nic na te dwie litery, to zrobiłyśmy sobie na Z zdjęcie. Wywołałyśmy taką piękną, takie w sumie piękne trzy fotki w takim jednym jakby filmowym, takiej filmowej rolce, nie wiem jak to nazwać, no wydaje mi się, że... Spoko. I to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Wydałam, tak jak mówiłam, około 230 zł na to wszystko. A więc co, dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Dajcie znać, czy coś takiego Wam się podobało. Czy chcecie więcej tego typu odcinków? I jeżeli tak, to dajcie mi znać, jaki chcielibyście kolejny sklep, żebym zrobiła właśnie takie zakupy od A do Z. A ja już się z Wami żegnam. Oczywiście, jeżeli Wam się podoba, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, to jest bardzo ważne, bo wtedy zasięgi są większe i mogę docierać do większej liczby odbiorców i przez to będzie się moja grupa poszerzać i mogę się jeszcze bardziej rozwijać. Także zostawcie łapkę w górę, a ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!